Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Perseverance PT3. Kochani, wracamy do naszego Jacka i Karen. Do Karen, która została przed chwilą pobita najprawdopodobniej przez naszego cholernego szeryfa, który pobił również i Jacka. Ociera rannej czoło, oglądając ją uważnie, sprawdza jej stan. Nie widzę siniaków, ale dziewczyna wygląda, jakby miała się przekręcić. Ciągam Hope, zasłaniając przed nią Karen. Mała wyrywa się, żeby do nich iść. Ale to nie jest dobry pomysł. W drzwiach do celi pojawia się Erin, z apteczką w rękach. Wygląda na smutną, zagubioną. Inną. Czego ty chcesz? Co wy jej zrobiliście? To przez ciebie! Erin spuszcza wzrok. Daj jej wytłumaczyć. Natalie. Daj jej się wytłumaczyć, co? Ja nie wiedziałam, że to tak. Głos się jej łamie. Może to i dobre. Żałuję? To wam się przyda. Podaję apteczkę przez kraty, unikając palącego spojrzenia Natalie. Natalie kręci głową. Może im pomożesz, co? Erin podchodzi i klęka przy Karen. A ja myślę nad sytuacją. Jest coraz gorzej. Musimy znikać jak najszybciej. Nagle Karen podnosi głowę. Wody. Erin podaje jej butelkę z wilżawarki. Karen unosi na mnie spojrzenie. Jack, przepraszam. Za to, że Hal obił mi żebra? Nic mu nie powiedziałem, Karen. Udało mi się. Byłem wierny, do końca. Nic mu nie powiedziałem, Karen. Ale ten sukinsyn. Wiem, Jack, wiem. Zanim zdążę coś dodać, wtrąca się Erin. Jakby nagle przybój odwagi, widzę w jej spojrzeniu determinację i strach. Musimy stąd uciekać. Wszyscy. A masz plan? To wiem, ale... Masz jakiś plan? Czy tylko tak gadasz? Karen nic nie mówi, ale widzę, że rzuca Erin nieufne spojrzenie. Erin uśmiecha się lekko. Co znowu? Mam pomysł. Cała broń jest w waszym pick-upie. Szeryfowi spodobało się to auto. Chyba chce je dla siebie zatrzymać. Ma to sens. Bob dbał o ten samochód. Nawet jeśli z zewnątrz już mocno porzewiał, mechanika jest niezawodna. Pilnuje was Jill. Mitch stoi przy drzwiach. Od ostatniego ataku reszta czatuje na zewnątrz. Kilka patroli poszło do miasta. Dobra, to jak ci pomóc? Ja odwrócę uwagę Jill. Wy weźcie Karen. Mitch przysypia. Nie powinno być z nim problemów. Podnoszę Karen i razem z Rogerem ostrożnie prowadzimy ją na zewnątrz. Czuję, jak żebra i brzuch głośno protestują przy każdym kroku. Karen stara się być cicho, ale od czasu do czasu wyrywa się jej bolesny jęk. Ale ważne, że Erin wie dokąd iść. Jeszcze kawałek. Mitch podchrapuje na krześle, z nogami wyciągniętymi przed siebie. Wygląda na wyczerpanego. Mamy szczęście. Teraz droga do samochodu. Co prawda w oddali kręcą się ludzie, ale są bardziej zainteresowani przemienionymi niż biurem. Nikt nie spodziewa się kłopotów ze środka. Roger i Erin kładą się na pace. Chwilowo jesteśmy bezpieczni. Karen ściska się od strony pasażera. Sięga po broń do schowka. Ja biorę się za kierownicę. Kluczyki są w stacyjce. No dobra. Czas na jazdę.
Wciskam pedał do ziemi, jak Pan Bóg przykazał. Koła na terenowych oponach momentalnie łapią trakcję. Ruszamy. Ale za nami natychmiast słychać krzyki i strzały. Gdzieś w lusterku miga mi nalana czerwona twarz szeryfa. Szybciej! No przecież wiem. Prujemy przed siebie, ale ludzie Hala nie odpuszczają. Cholerny ogon trzyma się mocno. Długie nosy radiowozów, rzężące pick-upy. Cholerne wycie syren. Kule odbijają się o karoserię. Strzały mieszają się z krzykiem Rogera i Elin. Strzelaj, do cholery! Karen wychyla się przez szybę i odpowiada ogniem na ogień. Cholera, co robić? Idź w stronę barykady, jedź za miasto. Napisz. To na pewno zrób. Jedź za miasto. Ucieczka z Greyville, w las. Gdzieś, gdzie mogę wykorzystać napęd na obie osie. Skręcam, aż zarzuca kołami. Wewnętrzne unoszą się w powietrze. Widzę linię drzew. Wtedy. Z boku wylatuje wojskowa ciężarówka. Staranem na wysokości maski. Czuję tylko uderzenie. Potem uczucie nieważkości. I nic. Koniec. Martwy. Dobrze, że zapisałem. Jedź w stronę barykady. Zgubię ich w mieście. Widziałem barykadę. Jeśli ją ominę, dalej już powinienem sobie poradzić. Przyspieszam. Skręcam. Bok pick-upa ociera się o śmietniki. Upiorny zgrzyt metalu. Zaraz zagłuszają strzały. Cholera. No? Cholera. Jak zwykle gra ma doczytkę. Próbuję wcisnąć gaz, ale pedał nie reaguje. Wskazówka paliwa pokazuje zero. Przecież Bob zawsze tankował. Pickup nie reaguje na kierownicę. Wszystkie myśli ucina głuche upnięcie. Rozbijamy się na zaparkowanym wraku. Uderzenie obija mnie o kierownicę. Hope krzyczy. Natalie nie mówi nic. Strzały cichną. Wysiadamy. Z baku cieknie paliwo. Kula musiała trafić zbiornik. Na szczęście nie ma dymu. Wszyscy cali? Hope, chodź tu do mnie, słońce. Nic ci nie jest? Natalie ogląda małą, upewniając się, że nic się nie stało. Ostrożnie wyglądam znad samochodu. Jill stoi jakieś kilkadziesiąt yardów dalej. Z dłonią opartą o maskę radiowozu. Patrzy zimno. Tak cholernie zimno. Zawiodłem ją? O co jej chodzi? Rozglądam się. Wyjaśnienie jest dużo prostsze. Horda przemienionych, bezkształtna, pozbawiona mózgu i emocji tłuszcza idzie w naszą stronę. Zdaje się, że zwabiona przez hałas i odgłosy pościgu. Boję się o Hope. Cholernie się boję. Słyszę głos Jill. Jack. Mogłeś być z nami bezpieczny. Ty i twoja rodzina. Źle wybrałeś, chłopie. Cholernie źle. Spluń. Spluwam na ziemię i ściągam sztucer. Dobrze, że został w aucie. Teraz się przyda. Mam większe problemy niż cholerna Jill. Całą masę problemów. Kilka przemienionych jest już blisko. Barykada wygląda na pewną, ale wciąż nadciągają. Kolejne wersje potworów. A więcej i więcej. Zaczynam strzelać. Wspinam się coraz wyżej. Raz za razem celując w głowy, w niekończące się morze głów i ciał. Pierwsze kule trafiają w zdeformowane ciała. Część upada, ale pozostali nie dają za wygraną. Jestem na szczycie. Każdy strzał to jednego przemienionego mniej, ale wcale ich nie ubywa.
wciąż się wspinają. Niżej, Karen też strzela. Ale to tylko krople pojedyncze zwycięstwa. To nie wygląda dobrze. Nagle słyszę krzyk. Hope? Hope! Natalie próbuje rzucić się do przodu. Roger łapie ją w ostatniej chwili i krzykiem zdziela najbliższego potwora łopatą. Hope. Gdzie jest Hope? Rozglądam się gorączkowo. Widzę ją. Pod drzwiami. Jest. Chowa się za schodami, poza zasięgiem drapieżnych spojrzeń. Na razie. Pokowuję kulkę przemienionemu i zjeżdżam po masce. Zeskakuję na ziemię. Jestem już w połowie drogi do Hope. Jack? Cholera jasna. Z uliczki wylewa się kolejna fala. Przemienieni taranują samochód. Roger opędza się od nich, osłaniając Natalie. Karen miota się wściekle, próbując odciągnąć potwory od reszty. Adrenalina dodaje sił, ale wrogów jest za dużo, nawet dla niej. Fejwik? Wróć się. Na razie Hope jest bezpieczna. Jeśli te stwory rzucą się na nią, nie pomogę jej. Zawracam. Unoszę broń i ostrzeliwuję przemienionych. Karen dopada ich z drugiej strony. Skały mieszają się z krzykiem, charkotem, wyciem. Ciała potworów zalewają się w jedną masę. W końcu udaje nam się zrobić wyłom w ich szeregach. Tędy! Szybko! Rzucamy się w stronę budynków. Nagle krzyk Hope rozdziera powietrze. Kilku przemienionych odłączyło się od tłuszczy. Widzę malutką sylwetkę przypartą do ściany, otoczoną. Hope, uciekaj! Ani drgnie nie. Rzucam się do niej. Odpycham każdego na swojej drodze, pruję do przodu. I wiem, że nie zdążę. W ostatniej chwili pojawia się Ellen. Wypada przed Hope. Zdziela potwora po głowie i odpycha małą. Zamachuje się jeszcze kawałkiem metalu, rozpaczliwie próbując kupić czas. Potwór wytrąca jej broń. Broń unoszy sztucer. Dębiska rozrywają jej ramię. Kula rozwala łeb przemienionego. Inne wgryza się w szyję Ellen. Kilka kolejnych wystrzałów i potwory leżą na ziemi. Ellen tonie we własnej krwi. Natalie dopada do przyjaciółki. Przyciska Hope do piersi z przerażonym spojrzeniem wbitym w Ellen. Roger klęka obok nich. Razem z Karen osłaniamy ich. Strzały rozrywają bębenki. Pociski tną powietrze, kąsając każdego, kto podejdzie za blisko. W końcu wszystko cichnie. Przyklękam przy żonie. Karen staje nad nami ze spojrzeniem utkwionym w poległej. Przeze mnie. Przepraszam. Oczy Ellen patrzą pusto. Krew sączy się z rozszarpanego ciała. Cena za życie Hope. Natalie przytula się do mnie. Ona... Wiem. Ściskam rękę Natalie. Karen klęka przy Ellen. Żegna się. Chyba były blisko, mimo sytuacji u szeryfa. Jak różnie się toczy to życie. Przynajmniej teraz. Nagle Karen podrywa głowę i podnosi się. Przeładowuje broń. Jack, gdzie możemy iść? Nie możemy tu zostać. Jest tu biblioteka. Robiłem tam kilka rzeczy. Wiem, jak się dostać do środka. Albo ulica. Może uda się uciec. Jack, co myślisz? No właśnie, Jack. Dokąd teraz? No, ciężka decyzja. Ciężka decyzja, ale... Myślę. Teoretycznie wycięliśmy wszystkich z ulicy, więc pytanie, czy... Dążenie dalej ulicą, ale co nam to da? Nic. Do biblioteki. Nie, lepiej zaufać sobie. Znam to miejsce. Tam będziemy bezpieczni.
Taką mam przynajmniej nadzieję. Biblioteka, Karen. Kiwa głową. Osłaniam was. Biegnijcie! Cały zlewają się w jedno. Przyciskam do siebie Hope. Kurczowo łapię rękę Natalie i biegniemy do biblioteki. Za nami ciągnie się Roger. Jest blady jak ściana, ale nie wygląda na bardziej rannego. Całe szczęście. Łapię za klamkę. Zamknięta. Na amen. Na szczęście umiem sobie poradzić w takiej sytuacji. Błyskawicznie wyciągam scyzoryk. Krótka chwila przy zamku i już jesteśmy w środku. Trzaskujemy drzwi. Nagła cisza, aż dzwoni w uszach. Znajomy zapach kurzu i książek. Teraz działa naprawdę uspokajająco. Biorę głęboki wdech. Udało się. W końcu bezpieczni, co? Elin. Kal za to zapłaci. Zemsta, zemsta, zemsta. Co musiałoby się stać, żeby też wpadł w taki bojowy nastrój? Żebym też wpadł w taki bojowy nastrój. Rozglądam się po sali. Roger siada pod ścianą, potwornie blady. Natalie kuca przy nim, sprawdzając mu czoło. Wygląda źle. Wyczerpana, sponiewierana. Hope nie wygląda dużo lepiej. Jest w szoku. Natalie, jak się czujesz? Myśli o Elin? Nat, tak mi przykro. Jak się czujesz? Ma nieobecne spojrzenie. Ja muszę ci coś powiedzieć. Co to może być? Bo mi nie widzę, że to coś poważnego. Tak? Co się dzieje? Karen zamiera. Odwraca się od przeszukiwanej półki. Wszyscy czekamy, co powie Natalie. Ja zostałam ugryziona. Oh fuck. W sumie i tak cię nie lubiłem, ale... Saving? Kochanie. Kręcę głową. Nie. To się nie dzieje. To niemożliwe. Kochanie, my sobie poradzimy. Jak niby? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wiem, że nie chcę jej stracić z mojego życia. Natalie wstaje. Odwraca się tak, żebym nie mógł widzieć jej twarzy. Jack, możemy pogadać na osobności. Jest coś jeszcze. Coś... bardzo ważnego. Mów tutaj. Wszyscy jesteśmy w tym razem. Jestem w ciąży. Czuję, jak zamiera mi serce. W ciąży? W takiej chwili? To... niesamowicie przerażające. I nie z tobą, Jack. Z Bobem. O kurwa, nie mogę. O matko. A jednak Bob maczał nie tylko palce. O. Muszę to kliknąć, sorry. Zaciskam zęby. Ta cholerna suka. Jak mogła po tym wszystkim, w naszym uroczym, pozbawionym perspektyw życiu w Greyville? Ty szmato. Ty cholerna. Tak? I co mi zrobisz? No właśnie, Jack. Może coś powiesz? Może spojrzenie na jej twarz. Chcę zobaczyć chociaż iskierkę skruchy, żalu. Cokolwiek. Cokolwiek, byle nie to. Wyzwanie. Prawie zadowolenie. Ostentacyjnie prowokujące. Ruszam do Natalii. Piekły. Przestaniesz? O co ci chodzi, Jack?
czuję, jak krew się we mnie gotuje. Jesteś z siebie tak cholernie zadowolona? Naprawdę? Karen stara się zagrodzić mi drogę. Drzwi otwierają się z hukiem. O kurwa! Jaki plot twist! Do środka wpada Bob. Jak człowiek strumny zmartwychwstał. Szramy, rany, ale to wciąż człowiek. Widzę po oczach. Co on tu robi? Jak mogłeś mi to zrobić? Chcę mu wyrwać gardło. Chcę go zabić. Jak mogłeś mi to zrobić? Słuchaj, Jack. Nie kończy. Za oknem rozbrzmiewa huk, narastający warkot silników. Co do cholery? Wszyscy zamierają. Tylko Karen. Nie wygląda na zaskoczoną. Wszystko jest tak cholernie dziwne, ale jedyne czego jestem pewien, o to, że ktoś dzisiaj zapłaci. Karen wzdycha. Rozumiem, o co chodziło Marfiemu. Bob, to ty jesteś lekarstwem. Co ona gada? Nasze spojrzenia, Boba i moje, krzyżują się. Wygląda idiotycznie, jakby nie wiedział, co się dzieje. Czy on robi ze mnie durnia? Na razie milcz, nic nie mów. Nie mówię nic, tylko zaciskam zęby. Policzę się później. Przecież teraz mamy ważniejsze rzeczy na głowie. I co, Jack? Będziesz tak stał? Cholera, Bob. Nic nie rób. Tym jesteś najlepszy. Jedno zdanie za dużo. Rzucam się na Boba. Zaciskam dłonie. Zamachuję się na jego fałszywą gębę. Broni się, ale jestem górą. Okładam go pięściami. Jack, przestań! Nawet teraz. Nawet teraz, Natalie? Wymierzam prawy sierpowy prosto w jego twarz. Prosto w twarz tego skinkota. Świetne uczucie. Nagle powietrze rozrywa przeraźliwy pisk. Hope. Natychmiast zamieram, z pięścią gotową do uderzenia. Unoszę spojrzenie. Przy Natalie i Hope, która wciska się w moją żonę, stoi Roger. Albo to, co z niego zostało. To spojrzenie. Znam je. Przemieniony. Zrywam się i rzucam się ratować. Że Hope. Dopadam do córki, porywam ją w ramiona i odciągam pod ścianę. Za mną Roger dopada Natalie. Obrzydź tak, suko. Słyszę jej wrzaski, kiedy przytulam Hope do piersi. Mała krzyczy, wyrywa się, ale trzymam ją w żelaznym uścisku. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę przestać patrzeć. Za sobą słyszę strzały. Oglądam się, przyciskając Hope do piersi. Bob faszeruje Rogera ołowiem. Wściekły, wyrachowany. Strzały jeszcze rozbrzmiewają w ciszy. Odwracam się powoli, z tępym spojrzeniem. Natalie. Krew pulsuje z kawałka mięsa, które jeszcze przed chwilą było szyją, ramieniem. Patrzę na nieruchome ciało, na znajome niebieskie oczy, puste, niczyje. Nat? Ani drgnie, tylko patrzy w pustkę. Jack. Już nie ma Natalii. Puszczam Hope, dopada do mamy. Mamusiu! Mamo! Co teraz? Jesteśmy dawno poza punktem, w którym to jeszcze mogłoby się skończyć dobrze. Jack? Może wszystko byłoby inaczej. Może Natalie by żyła. Może. Tyle rzeczy byłoby inne. Gdyby tylko nie... Celuj w Boba.
On. Byłeś moim przyjacielem. Byłeś. Podnoszę sztucer. Bob ściąga twarz. I wtedy słyszę huk. Karen? Nagły ból rozrywa mi wnętrzności. Patrzę w dół. Widzę wielką czerwoną plamę rosnącą na moich oczach. A więc... tak to się skończy. Wciąż żyję. Wciąż tu jestem. Ranna. Obolała. Bez broni. Bez żadnej informacji, czy Hope i Bob też mieli tyle szczęścia. Ale dopóki stoję, nie poddam się. Bo to historia Karen Stamp. No i kochani, mamy pierwszy ending, można powiedzieć. Oczywiście jeszcze zobaczymy za chwilę. Zobaczymy jeszcze za chwilę, co by się stało jednak, jakbyśmy celowali w Karen. I zobaczymy, jak potoczy się jeszcze cała sytuacja. Nie, nie, nie. Dobra, ty suko, jeszcze raz. Dobra. Teraz wyjdzie Bob. Jak mogłeś mi to zrobić? Milcz. Nadal Hope. Celuj w Karen. Ona. Odwracam się. Karen siłuje się z magazynkiem. Strzelam. Hope zasłania ją ciałkiem. W ostatniej chwili. Widzę, jak moja córeczka zamiera. A potem jej oczy szklą się. Ciszę, rozrywa przeraźliwy ryk. Mój głos. Zabiłaś ją. Ty... coś ty zrobił. Strzelam jej w głowę. Pada na ziemię tuż przy Hope. Obracam się. Został tylko Bob. Stoi, patrząc się na mnie. Oceniając. Fałszywy zdrajca. Przeładowuję sztucer. Nienawidzę cię. Zanim zdążę strzelić, cała sala drży. Bomby spadają i biblioteka przestaje istnieć. Potężna siła ciska mnie w nicość. Wciąż tu jestem. Tylko co z tego? Bomby pochowały pod gruzem wszystko, co kocham. Przeszłość. Hope, Natalie, Greyville. Nie ma już nic. Koniec, to pustka. No i dobra. No i dobra. Ale jeszcze raz skontynuujemy i teraz tu będzie ty suko, tak? Wiedziałem. Zamieram. Jestem ciekaw, czy jeżeli byśmy jakoś próbowali rozegrać to inaczej, na przykład byśmy na nią nie naskoczyli i tak dalej w samochodzie, czy by to coś zmieniło? Zamieram. Czuję, jakby ktoś uderzył mnie w serce, jakby miał je puste, przebite na wylot. Spodziewałem się tego, przeczuwałem, ale teraz... Zdradziłaś mnie? Wiedziałem. Och, jak ty byś był bez winy. Zerkam na Hope. Mała przytuwa się do Karen, patrząc na nas wielkimi, nierozumiejącymi oczami. Może coś powiesz? Unoszę spojrzenie na jej twarz. Chcę zobaczyć chociaż iskierkę skruchy, żalu, cokolwiek. Cokolwiek byle nie to. Dobra, czyli to już widzieliśmy. Bob, jakim cudem? Jakim cudem ty tu jesteś? Mogę wam wszystko... Nie kończę. Tak, na rozmiarach, dobra, huk. Co robi ze mnie durnia?
Zabijecie. Zabijecie gnoju. Odrzucam sztucer. Rzucam się na niego, zaciskam dłonie, zamachuję się na jego fałszywą gębę. To też widzieliśmy. Bo się broni, jestem górą. Jack, przestań. Nawet teraz. Nawet teraz, Natalii? Wymierzam prawy sierpowy prosto w twarz tego skinkota. Świetne uczucie. Nagle powietrze zrywa prawdziwy pisk. Dobra, zapiszmy sobie tutaj. Nie. Tym razem Natalii. Rzucam się do żony. Popycham ją razem z Hope. Lecą na ziemię. Siłuję się z cholernym Rogerem, kłopiącymi zębami jak wściekłe zwierzę. Skąd on ma tyle energii? Jeszcze przed chwilą był nie do życia. Posyła mnie na ziemię. Unoszę ręce. Ostatni głupi odruch. Pazury rozdzierają mi gardło. Słyszę wrzaski, strzały. A potem jest tylko ciemność. Martwy. Czyli nie można tak robić. Trzeba żonę poświęcić. Dobra, to panam córki. Celuj w Boba. I co, tak samo? Tak, to samo. No, czyli moi drodzy, tak się kończy historia Jacka. Jacka, który w sumie był dosyć prostym człowiekiem. Prostym, nieemocjonującym. No, porwistym, zacznijmy od tego. Ja wam jeszcze nie będę mówił o opiniach z tej gry, bo ja jeszcze chcę przejść ścieżkę Karen. Ale nie wiem, czy ścieżki Karen nie zrobimy jakiegoś maratonu z tego po prostu, żeby już zakończyć naszą grę Perseverance. Bo chciałbym po prostu już skończyć, już dużo odcinków było z tej serii, więc myślę, że jak na taką grę dialogową to już wystarczy. No zresztą chyba sobie zrobimy w ogóle przerwę od tych gier dialogowych, oczywiście oprócz Cat Lady, która jest w moim sentymencie i muszę ją skończyć, choćby nie wiem co. Ale myślę, że teraz troszeczkę zajmiemy się innym typem gier, bo tak naprawdę Planet Crafter już skończyliśmy praktycznie. Perseverance też możemy również uznać za dokończony, tylko no mówię, jeszcze jedna ścieżka i tyle. Ale myślę, że już będę pomijał co niektóre rzeczy w ścieżce Karen, więc no, więc tyle. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Perseverance PD3. Trzymajcie się. Hej, hej!